Suzuki Way of Life. Proste z pozoru holowanie wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad, o których kierowcy często zapominają. Od czego zaczynamy? Mniej doświadczony kierowca powinien poprowadzić pojazd holujący. Dlaczego? Bo to kierujący samochodem holowanym odpowiedzialny jest za utrzymywanie odpowiedniego naprężenia linki oraz bezpieczne wyhamowanie zespołu pojazdów, a to wymaga pewnej wprawy. Zanim jednak ruszymy w drogę, musimy odpowiednio oznakować holowane auto. Zgodnie z przepisami, trójkąt ostrzegawczy umieszczamy z tyłu po lewej stronie. O ile to możliwe, włączamy światła mijania, a gdy widoczność jest niedostateczna, tylko światła pozycyjne, by nie oślepiać kierowcy w aucie holującym. Nigdy nie włączamy za to świateł awaryjnych. To jeden z częściej popełnianych błędów. Po pierwsze, światła awaryjne służą do oznakowywania pojazdu nieruchomego. Po drugie, podczas holowania uniemożliwiają one kierowcy samochodu holowanego sygnalizację zmiany pasa bądź kierunku ruchu. Holowanie to operacja wymagająca ścisłej współpracy obu kierowców. Przed rozpoczęciem jazdy najlepiej uzgodnić trasę przejazdu oraz sposób porozumiewania się w sytuacjach alarmowych. Bezwzględnie trzeba jednak pamiętać, by w holowanym aucie przekręcić kluczyk w stacyjce, nawet jeśli nie zamierzamy uruchamiać silnika. Jeśli tego nie zrobimy, z któregoś z kolejnych zakrętów wyjedziemy z zablokowaną kierownicą. W czasie holowania linka musi być stale naprężona. Dzięki temu unikniemy nagłych szarpnięć, a wlokący się po ziemi hol nie dostanie się pod koła. Starajmy się także jechać powoli. Łatwiej wtedy zapanować nad autami w podbramkowej sytuacji. Pamiętajmy, że jeśli w holowanym aucie wyłączony jest silnik, to nie działa wspomaganie kierownicy i hamulców. Jeśli to możliwe, wybierzmy mniej uczęszczaną trasę. W ten sposób dotrzemy do celu, oszczędzając sobie dodatkowych nerwów. Szczególnie zimą warto w holowanym aucie uchylić okna. Owszem, będzie chłodno, ale przynajmniej zapobiegniemy zaparowaniu szyb. Co z prędkością? Zgodnie z przepisami w terenie zabudowanym nie powinniśmy przekraczać 30 km na godzinę, a poza nim 60 km na godzinę.